Zarówno mężczyźni, jak i kobiety walczą z tym problemem estetycznym każdego dnia. Zmarszczki i starość, cóż, wszyscy wiemy, że te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. Wiele kobiet na całym świecie stara się dbać o swoją skórę, a zwłaszcza skórę twarzy. Cóż, oznacza to, że większość z nich wydaje dużo pieniędzy na drogie zabiegi kosmetyczne i produkty kosmetyczne w celu zmniejszenia zmarszczek. Najgorsza prawda jest taka, że nie wszystkie z kobiet mogą sobie pozwolić na drogie produkty i zabiegi, a jak wiadomo, tego typu produkty kosztują masę pieniędzy, a nigdy jeszcze nie wiadomo, czy osiągniemy pożądane efekty. Dlatego powinno się spróbować naturalnych alternatyw. Co zrobisz, jeśli powiem ci, że można uzyskać te same efekty za pomocą pewnej przyprawy? Ta wspaniała przyprawa spowoduje, że zmarszczki się zmniejszą, a nawet znikną, a do tego spowolni proces starzenia. Efekty będą zauważalne gołym okiem w ciągu zaledwie kilku dni. Najlepsze w tej metodzie jest to, że jest całkowicie bezpieczna, w pełni naturalna, tania i bardzo skuteczna. Pewnie teraz zadajesz sobie pytanie, co jest tym tajnym składnikiem. Odpowiedź jest bardzo prosta, mówimy o anyżu. Używamy tej wspaniałej przyprawy w naszych ulubionych deserach, posiłkach, czy też w walce z zaparciami. Uwaga, ten domowy zabieg jest bardzo prosty i łatwy do wykonania. Trzeba tylko postępować zgodnie z prostymi instrukcjami. Potrzebne będą następujące składniki. Garść anyżu. Jedna szklanka wody. Mały garnek. Sposób użycia. Po pierwsze, należy zrobić herbatę z nasion anyżu. Ta niesamowita herbata pomoże zmniejszyć zmarszczki. Zrób herbatę, poczekaj aż ostygnie, przeceć ją i przechowuj ją w szklanym pojemniku. Jak tego użyć? Kiedy budzisz się rano, umyj twarz używając tej mieszaniny, szczególnie w obszarach, gdzie masz zmarszczki. Już po kilku dniach twoja skóra będzie bardziej gładka, a zmarszczki nie będą tak głębokie, będziesz zaskoczona wynikami. Nie trzeba wydawać zbyt dużych pieniędzy na drogie produkty kosmetyczne, kiedy można uzyskać takie same wyniki przy użyciu domowej herbaty. Gorąco każdemu polecamy spróbować tego sposobu.